Dokonam subiektywnego przeglądu pierwszych stron naszych lokalnych gazet, ci tak zwanych jedynek. Włókowie, dziecko na wysypisku, sinice i węże w zalewie, czyli straszne rzeczy. W tygodniku siedleckim, śmierć w maszynie, dramat jej i sąsiadów, nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Natomiast w powiecie ryckim, twój głos, gazeta powiatu ryckiego, seks, alkohol i narkotyki. Tak się bawi młodzież w Leopoldowie. Policja zapowiada wzmożone patrole. Nie będę mówił gdzie, bo zaraz pewnie pozmieniacie swoje wakacyjne plany i na weekend uderzycie do powiatu ryckiego, do Leopoldowa. Czytałem ten artykuł w powiecie ryckim, skojarzyło mi się w liceum, jak ksiądz kiedyś przyszedł do nas na religię i tak popatrzył na ostatnią ławkę, tam siedziało trzech takich negusów i mówi: palą, piją i współżyją. No, nie wszyscy tam oczywiście palili. Jeszcze raz zachęcam do naszych lokalnych gazet. Jest tam dużo kryminałów, a wiem, że ludzie to lubią. Czyli jednym słowem, się dzieje. Lubelskie smakuj życie po prostu. A ja przeniosę się na ulicę Świderską i wysypisko, którego już tam nie ma. Na moją ulicę. Tak. O tym, że go tam nie będzie, wiadomo było już od 10 lat. W myśl ustawy trzeba było coś zrobić. Śmieci z terenu miasta Łuków oddawane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, a miastu pozostał problem. Trzeba było coś zrobić ze starym wysypiskiem. Na ten cel zdobyto środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Utworzono wielką hałdę, zabezpieczono wszystko specjalną membraną i folią. Przysypano ziemią, na której będzie sobie rosła trawa. Terenu jest około 5 hektarów, ale jest plan na to, co z tym terenem zrobić. Prezes łukowskiego PUIK-u Marcin Mateńko ma pomysł, jak ten teren wykorzystać, a mianowicie wpadł na pomysł, aby utworzyć tam ścieżkę edukacyjną związaną z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, ale nie jest to jedyny pomysł, pomysłów jest więcej, zachęcam więc do artykułu. Już dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy o wysypisku, obok którego mieszkam, bo to chyba w linii prostej niecały kilometr, tak więc pewnie pójdę i zrobię jakiś tam społeczny dozór. Ale przechodzimy do kolejnego tematu. Wspólnota regionalna porusza temat ogólnopolski. W ubiegły weekend, czy tam kilka dni temu, miało miejsce kilka dewastacji pomników. Chodzi oczywiście o słynny napis Konstytucja, który zawisł na barkach, ramionach, na pomniku Lecha Kaczyńskiego. Było to w Szczecinie, no i w Białej Podlaskiej. O 5 rano działacze KOD-u, czyli Komitet Obrony Demokracji, powiesili taki plakacik. Policja oczywiście na podstawie monitoringu dość szybko zlokalizowała te osoby. No i już o 6.30 rano byli w domu jednego z tych działaczy. No i tutaj nie będę może wnikał w szczegóły, bo zostawię ten artykuł każdemu do zapoznania, ale jeden z tych działaczy nie był akurat w domu i żona przekazała słuchawkę, bo ją rzekomo tam mocno gnębili i straszyli. Grożono mi, że jeżeli nie pojawią się, to wyślą za mną list gończy, tłumaczy Ryszard Filipiuk, członek KOD. Jest to jeden z dwóch gości, którzy podobno zawiesili ten napis. Oczywiście ta sprawa wywołała szereg dyskusji, tak? Czy policja nie posuwa się za daleko, czy generalnie dobrze ktoś tam zrobił, że powiesił, czy to jest bezczeszczenie tego pomnika. Stanisław Żmijan generalnie mówi, że życzyłby sobie, żeby policja zawsze była tak skuteczna i tak szybko reagowała. Odbija piłkę Dariusz Stefaniuk, czyli prezydent Białej Podlaskiej, który mówi, że takie rzeczy powinny być piętnowane i dziwi zachowanie niektórych parlamentarzystów, którzy nazywają to aktem bohaterstwa. Głos zabiera też członek Stowarzyszenia Biała Samorządowa, który mówi, że po co było stawiać takie pomniki, skoro prezydent Lech Kaczyński zawsze mówi o konstytucji, że to jest największa wartość, tak więc nie powinien się tutaj obrazić. Dużo jest fajnych, ciekawych wątków. Zobaczymy, co z tej sprawy wyjdzie. Zachęcam serdecznie do różnych gazet, no bo tam są właśnie te subiektywne opinie. Skoro już tak skrzętnie przeszedłeś do tematu polityki, ja również mam bardzo, bardzo ciekawy artykuł. To społeczny temat tak naprawdę. Tak, tutaj też jest społecznie, słuchaj. Och, człowieku. W tygodniku siedleckim dowiedzieć się możemy, jak sprytni są radni w gminie Wola Mysłowska. Nie przypuszczałbyś nawet, Sebastian. No, bardzo dobrze. No, pewnie, że tak. Są na tyle sprytni, że obniżając pensję swojemu wójtowi,
podwyżyli ją o całe 281 zł. To fajna obniżka. Tak, obniżki oczywiście w myśl ustawy musieli dokonać. Ostro skrytykowali radni rozporządzenie ministra finansów o obniżeniu pensji wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nie spodobało im się to, jak twierdzą, że ktoś wchodzi w ich kompetencje. Jakżeż tak można? Wójt zarabiał 9890 zł, co w rankingu zarobków w powiecie łukowskim plasowało go na pozycji 8. Teraz wynagrodzenie zasadnicze zostało zredukowane z 4799 zł na 4700 zł, ale trzy dodatki, funkcyjny, za staż pracy i specjalny, zostały podwyższone. I tym to sposobem wójt zarabia więcej, ale jak twierdzi, nie zależy mu na tych pieniądzach. Widzisz jaki? Nie zależy mu wcale. Stwierdził, że swoją podwyżkę w kwocie 281 zł będzie przeznaczał na cele społeczne. Widzisz jaki dobry wójt? A jacy radni dobrzy. No tylko takich wszędzie, słuchaj. Tak powinno być, obniżając. Tak, ale żeby nie było, dodam tylko, że radni oczywiście prawie, że jednogłośnie dokonali tych zmian. Tylko jeden, jedyny radny, tylko jedna czarna owca, słuchaj. Giaur wyklęty. Tak, która nie poparła tej propozycji. I tym oto wspaniałym akcentem, widzicie, jak to można, obniżając, podnosić. To trzeba premierowi Morawieckiemu kilka takich trików, zasugerować. No, kurczę, no. Ale kasy w Skarbie Państwa się nagle zrobi. No dokładnie. Szaleństwo po prostu. Trzeba władzą w powiecie powiedzieć. Tak, tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.